Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa, a w studio witam naszych gości, którymi są dzisiaj pani dr Imelda Chłodna-Błach, kierownik Instytutu Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Szczęść Boże, witam. Szczęść Boże. Pan dr Robert Grochowski, Instytut Dziennikarstwa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Szczęść Boże, witam. Pani dr Karolina Dziewulska-Siwek, wykładowca Instytutu Dziennikarstwa również i rzecznik prasowy Agencji Rynku Rolnego. Szczęść Boże, pani doktor. Szczęść Boże. A także studenci, pani Lucja Darbach-Kopczyńska, studentka drugiego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Witam, szczęść Boże. A pan Mariusz Wilkosz jest na trzecim roku, tak? Może, tak, kończę trzeci rok. Kończy już trzeci rok, zatem to dzisiejsi nasi goście, a dlatego proszę państwa taki skład, że dzisiaj chcemy mówić o komunikowaniu, które jest sztuką i tak chcemy to w temacie ująć, sztuka komunikowania w mediach i w życiu codziennym. Czy komunikowanie w mediach różni się od życia codziennego, czy też to są w zasadzie komunikowania tożsame? To dzisiaj spróbujemy między innymi na to pytanie odpowiedzieć. Zdajemy sobie sprawę, że świat dzisiaj przypomina wioskę, w której wszyscy o wszystkich wiedzą. Jak Hillary Clinton zasłabnie na ulicy, no to wówczas już o tym rozmawiamy. Jak Theresa May ma spódniczkę, która odsłania nogi na spotkaniu z kim? Z Donaldem Tuskiem, zdaje się, tak? No to też już o tym niektórzy przynajmniej rozmawiają. Zatem nic się nie ukryje. Ludzie chcą się komunikować, ludzie chcą wiedzieć. No i wydaje się, że w takim komunikowaniu ze sobą jakby bardziej się realizują. Skąd ta potrzeba w ogóle komunikowania? Czy ona tak wzrosła wraz z możliwościami technicznymi, czy zawsze w ludziach była potrzeba komunikowania się? Może od Instytutu Kulturoznawstwa, pani doktor. Tak. Myślę, że zawsze była, bo po prostu dla nas ludzi komunikowanie, mówienie się jest czymś naturalnym. Dzięki temu też się rozwijamy po prostu, poprzez język, dzięki językowi. A też warto zauważyć, że język w ogóle może ma możliwość rozwijać się dzięki temu, że żyjemy w społeczeństwie innych osób. Także to jest taka interaktywna wymiana. Zawsze się komunikowaliśmy od zamierzchłych czasów, dlatego tutaj w temacie audycji mamy termin komunikowanie, natomiast ja wróciłabym może troszkę wcześniej do terminu retoryka, bo dzisiaj właśnie ten termin retoryka zastępowany jest terminem komunikowanie, natomiast retoryka została wymyślona już w VI wieku przed Chrystusem, także bardzo dawno, więc bardzo wielu ludzi komunikuje się naturalnie, robiąc to naturalnie. Natomiast kiedy powstała retoryka, powstały również pewne zasady poprawnego komunikowania się, czyli starożytni robili to ze znawstwem i z umiejętnością, tak możemy powiedzieć. Więc również my, ludzie współcześni, powinniśmy poznawać te zasady, te reguły, żeby robić to umiejętnie. A czy to są reguły, które obowiązują, czy obowiązywały w jakimś przedziale czasowym i już są, powiedzmy, nieadekwatne do czasów, do możliwości, do środków technicznych, czy też to są reguły uniwersalne? To są reguły uniwersalne, jak najbardziej. Oczywiście, jeżeli chodzi o rozwój techniki, dochodzą nowe środki komunikowania i to musimy też wziąć pod uwagę. Tu pewnie pan doktor więcej powie na ten temat. Natomiast te reguły międzyludzkiego komunikowania się są uniwersalne. A jakie to są reguły, tak najogólniej mówiąc? Bo mamy na przykład, no mamy dekalog, tak? To są też jakieś reguły. Mamy 8 błogosławieństw, to są też jakieś reguły. Możemy różne katalogi reguł tutaj przytoczyć na przestrzeni, powiedzmy, historii ludzkiej. A jakie to są te kanony retoryki uniwersalne, które
które po prostu obowiązują niezależnie od czasu i nawet przestrzeni. Oczywiście trudno tak też generalizować, ponieważ szkół retorycznych było bardzo dużo. Na przestrzeni wieków te szkoły się rozwijały, kontynuowali filozofowie i retorzy rozważania swoje. Natomiast generalnie w retoryce chodzi o to, że słowo ma mieć moc perswazyjną. Czyli jak to zrobić, co zrobić, żeby przekonać, żeby słowo miało moc perswazyjną. I tutaj oczywiście chodzi tylko o słowo. Bo możemy przekonywać oczywiście za pomocą różnych innych środków perswazji, pałki, prawda? Na przykład. Tak, oczywiście. Natomiast w retoryce tej klasycznie rozumianej chodzi o słowo. Więc. A więc retoryka, czyli słowo. Tak, tak. Czyli słowo. Tak. Umiejętność przekonywania za pomocą słowa. A czy to zawsze komunikowanie polega na tym, żeby kogoś przekonać, czy też są jakieś inne funkcje komunikowania? Bo przekonanie wiąże się z tym, co pani doktor powiedziała, z perswazją, tak? Że my chcemy do swojego zdania jakby dopasować tego drugiego, z którym się komunikujemy. Ale czy komunikowanie polega na tym, że my jak klocki po prostu dostawiamy się jeden do drugiego, czy też może popatrzymy, a ten klocek może tu nie pasuje, może gdzieś go trzeba inaczej umieścić? Jak to wygląda? Właśnie tutaj jest ogromna zasługa, że tak powiem, takiego filozofa, który nazywał się Arystoteles, który stwierdził, że przede wszystkim on jest odpowiedzialny za to, że do retoryki dołożył, czy dołączył, czy podkreślił właśnie całą sferę etyki, moralności. Czyli chodzi o to, że my, jeżeli kogoś przekonujemy do czegoś, to mamy go przekonać do dobra. Czyli mówcy powinno zależeć na dobru przekonywanego. I takim ideałem, mówili starożytni retorzy, osiągniemy ten ideał wówczas, kiedy ktoś, kto nas słucha, nie tylko zgodzi się z nami, ale również, kiedy trzeba, przedsięwzie odpowiednie środki i odpowiednie działanie w jakimś tam kierunku. I to był ten ideał, czyli żeby nie tylko przekonać, żeby ktoś się z nami zgodził, ale również, żeby podjął do dobra. Odpowiednie działanie. I tu jeszcze mówił Arystoteles, że to dobro ma leżeć w samej sprawie, którą poruszamy. Dlatego to jest tak inne od tego, co dzisiaj nazywamy komunikowaniem, czy właśnie manipulowaniem. Także tutaj ta klasyczna retoryka miała jasno określone reguły, które dzisiaj niekoniecznie. A właśnie, o te reguły dzisiaj, w związku z tym, co pani doktor powiedziała, o pociągnięciu ku dobru kogoś, przekonanie do dobra, żeby to dobro uczynił też swoim, prawda? Żeby uwspólnił ten zbiór dobra ze mną, jako ze swoim rozmówcą. Jak to dzisiaj wygląda, panie doktorze? Ja może tutaj zacznę. To pani doktor przytaczała jednego z filozofów, ja przytoczę drugiego, mianowicie Platona, z którego dzieł możemy wywnioskować, że to, co piękne, jest trudne. W tytule naszego programu jest sztuka komunikowania. Sztuka. Czyli ta sztuka komunikowania to nie jest coś, co wydawałoby nam się łatwe lub bardzo łatwe. Skąd to się bierze? Tutaj była mowa o pięknie, o dobru. No, trudno jest mówić dzisiaj o sztuce komunikowania w sensie sztuki. Dlaczego? Coraz większa liczba naukowców zauważa, że spod sztuki została wyciągnięta estetyka. Estetyka, jak wiemy, to piękno i ład. Jak tutaj mówić o sztuce, w której nie ma estetyki. Sztuka obecnie, można powiedzieć, zresztą widać to, stała się pewnego rodzaju przemysłem rozrywkowym, na której można zarobić niezłe pieniądze. Jeżeli jesteśmy już na polu filozoficznym, to warto wspomnieć, że no, nie dzieje się inaczej, tylko blask piękna jest blaskiem prawdy. Jeżeli nie ma piękna, nie będzie prawdy. Ale to, co powiedziałem, może być bardzo zwodnicze z kolei. Bo wiemy, że w dzisiejszym świecie piękno wykorzystywane jest do zawłaszczania z drugiej strony tej prawdy.
Prawda z kolei jest podłożem do manipulowania. Jeżeli nie ma prawdy, nie ma manipulacji. Ona sama żyć nie będzie. Dlatego w samym procesie komunikacyjnym próbuje się wykorzystywać różne czynniki, które kiedyś w tej starożytnej retoryce, o której mówiła tutaj pani doktor, były jak najbardziej szlachetne. Dzisiaj ta ich szlachetność staje pod znakiem zapytania. Tak naprawdę nie wiemy, czy to, co kiedyś było szlachetne, będzie w szlachetny sposób dzisiaj wykorzystane w komunikacji. Obojętnie jakiej. Czy w tej komunikacji naszej życiowej, interpersonalnej, czy w komunikacji medialnej. Poza tym, mówiąc tutaj o sztuce komunikowania, żyjemy w czasach, gdzie nie można nawet ustalić jednej podstawowej definicji sztuki. Nie ma takiej definicji. Tak jak są inne terminy, które posiadają swoje podstawowe definicje, i później w zależności tylko w jakiej dziedzinie się wykorzystuje ten termin, to do tej definicji się coś dodaje. Przy sztuce coś takiego nie występuje, dlatego że ona ulega zmianie wraz ze zmianą cywilizacji, wraz ze zmianą całego świata, całego społeczeństwa. No tak, ale jeżeli to, jak pan doktor tu mówi, i o manipulacji, i o prawdzie, i o w zasadzie tych pojęć tutaj zupełnie, powiedziałbym, przeciwstawnych nagromadziło się w tym worku tak wiele, to jak się skomunikować? Jak się skomunikować? To zależy tylko i wyłącznie od naszych czystych intencji. Czyli od człowieka. Obojętnie, czy komunikuje się tête-à-tête z drugą osobą, czy komunikuje się poprzez media, to jest po prostu intencja danego człowieka. Jak on wykorzysta to, co potrafi, posiadane walory i tym podobne rzeczy, umiejętności do komunikowania się, jak on się tymi elementami posłuży. A czy komunikowaniem byłoby coś takiego, że ja na przykład mówię do pani Łucji, pani Łucjo, tam stoi koń, prawda, za studiem, chodźmy, buchniemy go, czyli ukradniemy go razem, prawda, są łąki gdzieś tam przy akademikach, będziemy, pani będzie go pasła, ja będę na nim jeździł i tak, możemy sobie rolę rozgrywać, więc czy gdybym przekonał panią Łucję do tego, żebyśmy razem coś złego zrobili, bo kradzież przecież jest czymś złym, czy mogę mówić wówczas, żeśmy się skomunikowali, że ja okazałem się świetnym retorem, bo pani Łucja wzięła uprząż tego konia i za sobą pociągnęła? Tak, jak najbardziej. To będzie komunikacja. Weszliśmy teraz w kolejny etap komunikacji. Ale ja myślę, że pani by się nie zgodziła. Komunikacja jak najbardziej, ale tutaj też posłużę się znowu rozstrzygnięciami starożytnych, bo to jest bardzo ważne, żeby tu porozróżniać. Czym innym jest retoryka, a czym innym jest sofistyka. No prawda? Właśnie. Więc przekonywanie do jakichś złych rzeczy albo za pomocą jakichś fałszywych argumentów, prawda, nieistniejących, niesprawdzalnych, to jest sofistyka wtedy, to nie jest retoryka. Chociaż łączy je to, że posługują się słowem, prawda? Słowo je łączy, czyli to jest komunikacja oczywiście, ale starożytni nie nazwaliby tego już retoryką albo tego, kto przekonuje, retorem. To jest wtedy sofista. Prawda? Jeszcze trzecie pojęcie tutaj wyróżnili, erystyka. Erystyka, prawda? Tu Schopenhauer, jego dzieło bardzo słynne. I tutaj erystyka różni się od sofistyki tym, że w erystyce mamy do czynienia ze sporem. I wtedy, kiedy używamy jakichś nieprawdziwych, nierzetelnych argumentów, żeby wygrać spór, jakąś dyskusję, kłótnię, no to wtedy mamy do czynienia z erystyką, co możemy dzisiaj w debatach współczesnych, prawda, bardzo często zaobserwować. Także to wszystko jest aktualne do dziś dnia. Sofistyka na przykład, najlepszym przykładem takiego, odpowiednikiem współczesnym sofistyki, to są reklamy po prostu, prawda, reklamy. Kiedy w bardzo sugestywny sposób do czegoś przekonujemy, niekoniecznie to się sprawdza, niekoniecznie to działa, prawda? Ale tutaj słowo ma bardzo przekonujący walor i sugestywny. A jak dzisiaj Martin Schulz po
to było po albo przed debatą, zresztą nieistotne, i rezolucją, którą Parlament Europejski uchwalił, wyszedł i mówi: teraz Polska, kocham naród polski, kocham Polskę. No i pamiętamy Martina Schulza jeszcze tam sprzed kilku miesięcy, jak łajał Polaków. To co on nam komunikuje, kiedy mówi: teraz Polska, naród polski, kocham naród polski? No, prawie by powiedział: jestem Polakiem. A to już weszliśmy w kwestię symboliki, czyli mówimy o symbola. Tutaj bardzo ważny staje się czas i kontekst, w którym dany komunikat zostaje wyrażony. Dla ludzi, którzy cenią takie słowa, na pewno oni zauważą w tym pewien kunszt, pewną sztukę komunikowania się chociażby z narodem polskim. Natomiast dla przeciwników ten symbol oznaczać będzie zupełnie coś innego. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Żyjemy w czasach, gdzie pewnie teraz, w tym momencie, jak trwa program, dane słowo nabiera, obojętnie jakie, jakieś słowo nabiera nowego znaczenia. Oczywiście ono w ciągu minuty może nabrać na całym świecie 100, 200, 300 nowych znaczeń. To powoduje też takie zagmatwanie się w tej sieci znaczeniowej języka. Nasze kody orientacyjne, nasze emocje, które znajdują się w naszym ciele, a dokładnie znajdują się w naszym habitusie, one jak gdyby muszą podejmować decyzje i podejmują te decyzje, ale na podstawie wiedzy, którą posiadamy, na podstawie naszych doświadczeń, i do tego dodają emocje, czyli te nasze nastroje pozytywne lub negatywne. To, co ojciec powiedział, jeżeli te kody orientacyjne będą wynikały z wiedzy jakiejś patriotycznej o państwie polskim i tak dalej, no to oczywiście taki przekaz, kocham Polskę, będzie odebrany przez takiego człowieka bardzo pozytywnie, co z kolei wyzwoli w nim pozytywne emocje. Jeżeli te kody orientacyjne to mówi będą zupełnie inne, ja nie znam wiedzy Schulza. Nie wiem, na jakim ona jest poziomie, jeśli chodzi o historię Polski. Trudno mi mówić, ale z kolei jego słowa i jego emocje włożone w te słowa mogą jak gdyby wywołać podobne emocje u słuchaczy czy u widzów. Też miłości. Tak? Też miłości do Polski czy do narodu. Jakoś to, nie mam przekonania. To wszystko, wydaje mi się, będzie. Skończy się bardzo miło. Myślę, że tu też tak bym to powinniśmy zapytać w tym kontekście, w ramach tej kwestii, o cel. Prawda? Jaki mówca ma cel, mówiąc to? Bo on to mówił świadomie. Prawda? To nie było tak, że on nieświadomie to powiedział. On to mówił bardzo świadomie i też. To, czy to była retoryka, czy sofistyka, na to wskazuje cel, po co to mówił, prawda? Bo zawsze tutaj w ramach właśnie komunikacji musimy, tak jak pan doktor powiedział, mieć na względzie kontekst, prawda? Kto mówi, do kogo mówi, gdzie. A zatem przechodzimy w zasadzie do tego modelu podstawowego komunikowania, też do Laswella między innymi, prawda? Który też schemat określony wypracował i pewnie o którym dzisiaj też państwo powiedzą. Ale tak się zastanawiam, bo tak, no, mówimy retoryka, erystyka, sofistyka, mówimy o komunikowaniu i pewnych, powiedzmy, uniwersalnych zasadach, które obowiązują. Mówimy, generalnie skupiamy się na słowie, choć to też trzeba powiedzieć, że komunikowanie to nie tylko słowo, ale na różny sposób się komunikujemy. Spojrzeniem, prawda, mimiką, choćby jak gestykuluję, albo jak mam długopis w ręku, to też już coś komunikuje, tak? Ale zastanawiam się, jak komunikuje rzecznik prasowy, bo pani doktor jest nie tylko wykładowcą Instytutu Dziennikarstwa, ale także rzecznikiem Agencji Rynku Rolnego. No to jak to jest, pani doktor, żeby się skomunikować? Bo wśród dziennikarzy jest raczej takie przekonanie, że rzecznik prasowy to jest ostatnia osoba, która cokolwiek powie, bo ona mówi tylko to, co powinno ujrzeć światło dzienne ze względu na interes szefa.
No i właśnie, to przekonanie jest błędne, bo tutaj zajmując się rzecznictwem prasowym naukowo i też zawodowo, bo praktykuję, od razu stwierdzam, że to jest błędne, bo rzecznik prasowy jest tą pierwszą osobą, od której te informacje można zdobyć. Tylko jest właśnie, w Polsce panuje jeszcze przekonanie, że rzecznik prasowy właśnie jest tą ostatnią, że on jest tym ochroniarzem swojego szefa i on pilnuje, co ma powiedzieć, co ma nie powiedzieć, co można, co nie można. I ciągle dziennikarze jeszcze zapominają, że jest rzecznik prasowy i że do niego właśnie można zadzwonić, zatelefonować i poprosić i on wtedy wyjaśni. To pani doktor, na przykład kiedy są przekazy dnia, ja nie wiem, czy w Agencji Rynku Rolnego są przekazy dnia i prawdę mówiąc... My mamy bardzo tutaj... prosty sposób przekazywania informacji, ponieważ naszymi beneficjentami, czy naszymi tymi, którzy mnie słuchają w czasie wiadomości rolniczych, czy w innych wydarzeniach, są rolnicy, więc wiadomo, że nie możemy tutaj mówić o pięknych przekazach filozoficznych, no bo oni niestety nas nie zrozumieją, ani też nie mówić językiem urzędowym, tylko mówić tak po prostu zwyczajnie, żeby ten przekaz, czyli ta sztuka komunikowania była dla nich zrozumiała. I tutaj w swojej pracy przede wszystkim staram się mówić w sposób prosty, czyli w sposób taki, który jak najwięcej informacji, czyli żeby wynikało, co oni z tego będą mieli, albo co będzie, jeśli oni złożą dany wniosek, jakie są temu przyczyny i co mają zrobić. No jasne, czyli ale zdarza się jakaś sytuacja kryzysowa, nazwijmy ją tak. No i teraz... Nie może pani czegoś powiedzieć, bo szef pani mówi, że nie można tego powiedzieć. A ja jako dziennikarz chcę to wiedzieć. To czy pani będzie reprezentowała interes szefa, czy będzie pani reprezentowała interes opinii publicznej, która stoi za mną? Uważam, że opinii publicznej można powiedzieć prawdę i tą prawdę trzeba powiedzieć, tylko trzeba po prostu jakoś to wycyrklować, tak? Czyli wiedzieć dokładnie... A co to znaczy wycyrklować? Nie wszystko prawdę można powiedzieć, ale nie zawsze trzeba powiedzieć całą prawdę. Więc niektóre po prostu informacje lepiej niekiedy zachować. A jakbym był dociekliwym dziennikarzem? To wtedy jest kolejne pytanie prasowe i kolejne pytanie prasowe. Albo stwierdzenie, przepraszam państwa, już nie mamy czasu na więcej pytań. Musimy kończyć, tak? W swojej pracy tutaj mogę się też jako poniekąd pochwalić, że nie zdarzyło mi się nie odpowiedzieć na jakiekolwiek pytanie dziennikarza. Więc na wszystkie pytania odpowiadam. Tu pani doktor mówiła o tym, że mamy mówić w sposób zrozumiały, czyli mieć taką wspólnotę kodu pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Bo jeżeli ja coś koduję tak, że odbiorca nie jest w stanie odkodować, no to mówię trochę tak psu na budę. Tak, czyli po prostu ten nasz język musi być dostosowany do języka słuchacza. Czyli język osoby, która mówi, przemawia, ma być właśnie dostosowany. Czyli musimy się komunikować podobnymi pojęciami i na podobnym poziomie. Mhm. Żeby tutaj też nie robić tego szumu medialnego czy zakłóceń, żebyśmy byli po prostu zrozumiali. A co to jest szum medialny? Bo być może nie wszyscy nasi telewidzowie, słuchacze wiedzą, co to znaczy szum medialny i jak to pojęcie... Szum medialny to kiedy właśnie występują jakiekolwiek zakłócenia, problemy w sztuce komunikowania się. A kto wprowadza szum medialny? Mogą wprowadzać dziennikarze szum medialny. A dlaczego? Ponieważ nie zawsze ten przekaz może być taki wiarygodny i czytelny. Czyli to, co mówi rzecznik, może być też zmanipulowane poprzez środki społecznego przekazu. Jak tak słuchają państwo? Zwracam się do studentów. Państwo rozumiecie, o czym mówią wykładowcy? Czy jest jakiś szum? Czy mamy sprzężenie zwrotne, czy nie mamy? Jak najbardziej mamy. To są rzeczy, które przerabialiśmy też na naszych wykładach tutaj z wykładowcami. Pani doktor Imelda była jedną z moich wykładowców na roku pierwszym i wykładała właśnie ćwiczenia z retoryki. Dlatego komunikaty są dla mnie jak najbardziej jasne i może tutaj u mnie nastąpić sprzężenie zwrotne. Macie teraz też państwo okazję do zadania pytań swoim wykładowcom. Trochę role się w studiu telewizyjnym odwracają, więc jeśli takowe gdzieś się pojawiło, to też zapraszam. A pan Mariusz, jak się przysłuchuje? To znaczy, tak jak powiedziała koleżanka wcześniej, mieliśmy już zajęcie tutaj z panią doktor i z panią doktorem. Nie ma problemów w zrozumieniu większości pojęć. A więc to też ważna informacja, tak? Że żeby słuchać, trzeba być przygotowanym do słuchania.
tak, że muszę wykonać pewien wysiłek, żeby się skomunikować, ja muszę wykonać ze swej strony jako odbiorca pewien wysiłek. To jest cenna informacja, którą od Państwa uzyskaliście. W naszym przypadku to jesteśmy studentami dziennikarstwa, więc takie pojęcia się pojawiały. Nie wszyscy mogą to rozumieć, więc wydaje mi się, że powinniśmy też dopasowywać naszą komunikację do grupy, do której próbujemy dotrzeć. Czyli grupa docelowa, ale pośród odbiorców mediów masowych jest nie tylko target grupa docelowa, ale są też inne grupy, prawda, które targetem przynajmniej tym głównym nie są, ale które coś usłyszą i przekazują też dalej, choć mogą być nieprzygotowane do odbioru tego komunikatu. Tutaj, jak mówił kolega, zrodziło się pytanie, jeśli mogłabym zadać. Proszę uprzejmie. To mam pytanie. W mediach dzisiaj zauważa się spadek poziomu tych mediów. To znaczy, że tak jak mówiliśmy wcześniej, jest szeroka gama odbiorców mediów, na przykład telewizyjnych, i poziom tych odbiorców jest różny. I logiczne by było, logicznym się wydaje, uśrednienie poziomu na przykład czy audycji, czy jakichś programów rozrywkowych. Tymczasem zauważa się taki stały spadek tej intelektualnej po prostu sfery tych programów. I z czym to się wiąże? Dlaczego nie jest to uśredniane, tylko zaniżane do tego najniższego poziomu? Może ja zacznę? Pani doktor. Bo ja chciałam powiedzieć o tym właśnie, dobrze pani zauważyła, w kontekście generalnie kultury. To jest problem kultury masowej. Zaniku kultury wysokiej, a zalewu kultury masowej, prawda? Kiedyś było tak, że równało się w górę, prawda? Do tych najlepszych, do tych najbardziej wykształconych, czytało się najlepsze rzeczy, arcydzieła, prawda? Natomiast dzisiaj w związku z tym, że rzeczywiście takie jest zapotrzebowanie i pewnie nadawcy boją się, że gdyby jakiś ambitniejszy program puścili, prawda, to nie miałby oglądalności, nie szłyby za tym pieniądze i tak dalej. Więc dzisiaj zauważamy w kulturze generalnie równanie w dół, prawda? I to jest problem, bardzo duży problem współczesnej kultury, że zanika nam kultura wysoka po prostu. Bo tu jest w tym, co mówi pani Łucja, też to pytanie, czy media, które przecież mają wpisaną w samo swoje istnienie funkcję też wychowawczą, tak? Czy one powinny mnie jako odbiorcę podnosić, czy też powinny mi dawać to, co ja chcę obejrzeć, a ja chcę obejrzeć to, co mnie specjalnie nie będzie pobudzało, bo ja mam już dosyć różnego rodzaju intelektualnych rozrywek, prawda? Jak to jest, panie doktorze? Sytuacja jest podobna do tej, którą na wstępie przedstawiłem a propos sztuki, która stała się przemysłem rozrywkowym. I tu, co ojciec mówi a propos mediów, no niestety, pan Tadeusz się już nie sprzedaje. Sprzedaje się 50 twarzy Greya. I to przynosi dochód, a nie pan Tadeusz. Stąd to jak gdyby się bierze. A propos podnoszenia chociażby tej kultury przez telewizję. No to już w ustawie o radiofonii i telewizji jest napisane. W przypadku chociażby telewizji publicznej, narodowej, że ona powinna o to zadbać. Jak to zrobi i czy to zrobi, zobaczymy. A to jest kolejne pytanie mam. Jak to jest, że osoby inteligentne potrafią się nie tylko odnaleźć w tym niższym poziomie, ale jeszcze im gdzieś znaleźć w tym rozrywkę właśnie dla siebie, gdzie osoba wyższego wykształcenia, czy po prostu kultury wyższej powinna mieć wyższe wymagania. Tutaj tymczasem dzieje się tak, że po prostu ją to bawi, co teraz ogląda. Czyli co, niby wykształcony, niby na poziomie, może nawet profesor, niższego, ale siedzi i tych kiepskich przerzuca pilotem. Tak. Ja bym tutaj już nawet nie oskarżał tych widzów, bo to nie jest do końca ich wina. To jest wina świata, w którym żyjemy. Jesteśmy zmęczeni, nie mamy czasu i nie mamy siły, żeby usiąść przed telewizorem i zacząć myśleć o czymś ciężkim, czyli mówiąc inaczej, o czymś kulturalnym. Ale tu jest... Mamy siłę tylko na byle co, tak naprawdę. Ale tu jest, panie doktorze, duże niebezpieczeństwo. Patrzę teraz też na panią doktor i jako na rzecznika, która też ustala pewną agendę, tak, nawet idąc na spotkanie z mediami, choćby programy informacyjne. Jeśli my jesteśmy tak zmęczeni,
jeśli my chcemy dostać gotowca, tak, no to jest ogromne niebezpieczeństwo do tego, że zostaniemy uwiedzeni przez różnego rodzaju sofistyków, tak, poprzez takie, a nie inne jakieś fakty, które z faktami mogą mieć do czynienia tyle o ile. Zgadza się. W 2008 roku Amerykanie przeprowadzili bardzo dokładne badania na ten temat. I okazało się, dotyczyły one polityki. I okazało się, że tak naprawdę prawdziwa polityka w mediach nie przynosi żadnych dochodów. Trzeba zrobić z niej rozrywkę. Czyli trzeba zrobić z niej show. A zatem jak jest mowa o podatkach, to trzeba pokazać takiego posła, który wchodzi na antenę, coś tam powymachuje, powie, najlepiej jakiegoś słowa użyje. Tak. A jak chodzi o, nie wiem, podwyższenie tych podatków, no to najlepiej wtedy pokazać prywatne życie, nie? Jednego z posłów lub z tych, którzy ten wyższy podatek wymyślili. Czyli gdzie bywa, co robi i w jakim jest stanie. No tak, ale tutaj tych niebezpieczeństw... To jest tak, to jest rozrywka i to przynosi największą oglądalność. No nie ma co się oszukiwać. To przynosi mediom największe pieniądze. I to jest smutne, że na przykład w przypadku polityki jesteśmy zalewani takimi informacjami. Polityki. A przynajmniej w taki sposób. Polityki, którą definiujemy jako roztropną troskę o dobro wspólne, a to z roztropnością nie ma nic w ogóle nie ma wspólnego. Nic wspólnego. Ja jeszcze chciałam tutaj uzupełnić, że w tej klasycznej retoryce wyróżniamy takie dwa główne typy perswazji właśnie, typ argumentacji, do rozumu i do uczuć. I to właśnie, o co tutaj pani pytała i o czym rozmawiamy, to jest... sprowadzenie argumentacji czy argumentowania tylko do uczuć, do tych najniższych instynktów. Pyta pani, dlaczego nam się to podoba? No bo każdy, że tak powiem, lubi, jeżeli angażuje się jego emocje, prawda, w jakiś program. Angażowanie rozumu to już jest coś trudniejszego, jeżeli każe się nam myśleć, rozumować i tak dalej. Starożytni mówili, że te dwa typy argumentów powinny się równoważyć. Trochę do rozumu, trochę do uczuć, prawda? Dzisiaj zupełnie rezygnujemy z tych argumentów rozumowych, tego logosu, na rzecz uczuć właśnie. I to wszystko jest w tej kulturze masowej właśnie sprowadzone do najniższych naszych instynktów. Dlatego to jest takie łatwe dla nas, dlatego nam się to dobrze ogląda, dobrze w tym uczestniczy, bo nie wymaga to od nas wysiłku. Nie musimy dużo myśleć. Ja może przeskoczę do współczesności. Z tej klasyki. Skąd to się bierze i jak to wygląda? Coraz częściej będę nadal kontynuował temat tych przekazów o tematyce politycznej. Wprowadza się tak zwaną grywalizację do przekazów medialnych dotyczących polityki. Co to jest? Ja nie wiem, czy wszyscy wiedzą. Właśnie, bo to jest nowy termin. Jest to wykorzystanie elementów zaczerpniętych z gier komputerowych lub gier telewizyjnych do komunikowania się. Kiedyś to jeszcze się pojawiało tylko na portalach społecznościowych. Teraz pojawia się to praktycznie wszędzie. Bo przecież czym są sondaże, czym są jakieś rankingi czy zdobywanie punktów, które nam się podsuwa w przekazach o tematyce politycznej. No to jest wzięte z gier. To ma gdzieś odwrócić naszą uwagę. To wprowadza pewnego... Ale jakiś przykład, jakiś mechanizm, panie doktorze, tak żebyśmy to pojęli. No nie wiem, czy nasi słuchacze akurat grają w gry, ale nie chodzi o... Sondaże na przykład dotyczące oglądalności, aha, słuchalności i tak dalej. To powoduje, że jeżeli obojętne, które medium pokaże nam sondaż czy swój, czy swojej konkurencji, to przynajmniej u ludzi, którzy, ja mówię od razu, ja w życiu nie zagrałem żadną grę komputerową. Dlatego o szczegóły proszę mnie nie pytać. Ja zajmuję się sprawami naukowymi, które są z tym związane i rozkładam je na czynniki pierwsze. Ale jeżeli podsuwa nam się różnego rodzaju sondaże dotyczące oglądalności czy słuchalności, to
No, oczywiście zależy to też od naszych preferencji, chociażby preferencji wyborczych, politycznych i tak dalej. To albo w to uwierzymy, albo w to nie uwierzymy. Jeżeli w to uwierzymy, to może to prowadzić do tego, że zaczniemy namawiać do oglądania danej stacji telewizyjnej swoich znajomych, swoją rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Podsuwanie różnego rodzaju sondaży powoduje też rywalizację. Czyli czy ja jestem zwolennikiem, no nie wiem, zacznę od góry, to mogę powiedzieć, czy ja jestem zwolennikiem tej partii, czy ja jestem zwolennikiem tego polityka, czy ja jestem zwolennikiem tych mediów, czy ja nie jestem. Zobaczcie, tyle i tyle tysięcy osób jest, a ja nie jestem. To albo coś ze mną jest nie tak, albo gdzieś się zatrzymałem i muszę dogonić tych, którzy są przede mną. Tak kupuje się ludzi poprzez taką sztuczną grywalizację, a w niej poprzez zastosowanie rywalizacji, która oczywiście jest wzięta z niczego innego jak z gier komputerowych. Nie? A jakie tak, gdy tak rozmawiamy, to się zastanawiam, żeby o tym rozmawiać, a tym bardziej jeszcze, żeby to rozumieć, tę rzeczywistość, żeby no choćby trochę wypracować w sobie pewne mechanizmy obronne, rozumienia tej rzeczywistości, tak, żeby nie żyć w światach równoległych. Rzeczywistość swoje, to komunikowanie międzyludzkie, medialne, które przecież komunikowanie masowe jest na szczycie piramidy, dopiero o tym też nie możemy zapomnieć, żeby one się jakby nam zupełnie nie rozchodziły. Jakie przedmioty mają państwo, pani Cynthia, pan Mariusz, które mogłyby przygotować. Ja rozumiem, że pani jest dopiero na drugim roku, pan po trzecim, tak? Dobrze zrozumiałem. Tak, zgadza się. Po trzecim roku, więc pewnie nie wszystkie jesteście w stanie wymienić, ale takie, które już pojawiły się w waszej karierze. Z pewnością jest to retoryka, jest to chyba jeden z takich ważniejszych przedmiotów dla nas jako dziennikarzy, ale mamy też przedmioty warsztatowe, mamy warsztaty dziennikarskie, radiowe i telewizyjne. Tam uczymy się właśnie komunikacji tej takiej pośredniej. I mamy warsztaty prasowe, bo pamiętajmy, że przecież język pisany też jest komunikatem i nadal ma po prostu szerokich odbiorców. Mamy warsztaty też głosu. Czyli emisja głosu, dykcja, tak? I dykcji. I tam uczymy się poprawnej mowy i poprawnego komunikowania. Nie wiem, jak jest na starszych latach. Panie Mariuszu, coś nam dochodzi? Dochodzą przedmioty, ale już bardziej teoretyczne. Przede wszystkim tak praktycznie podchodząc do całego warsztatu dziennikarza. Chciałem zauważyć, że to, co koleżanka powiedziała wcześniej, czyli te wszystkie warsztaty przygotowujące nas do komunikowania się poprzez medium, do konkretnych czytelników czy odbiorców, pomaga wybrać, jakich słów czy jakich pojęć używać w czasie tej komunikacji, jak dotrzeć do odbiorcy, aby powiedzmy po pierwszych zdaniach w prasie nie znudzić odbiorcy, czy w telewizji też, czy w radiu, może też nie nakręcać pewnej takiej spirali tego, że jest pewna masa, to co pan doktor wcześniej powiedział, która powiedzmy wybiera sobie jakąś grupę, czy wybiera sobie jakieś pojęcie, 9 na 10 osób robi coś, więc dlaczego ja jestem inny? Żeby nie odejść od tego. Więc najważniejszy w tym wszystkim jest obiektywizm i dobre komunikowanie się z odbiorcami. Za chwilę, myślę, zaprosimy też naszych telewizów, słuchaczy, bo nie chodzi o to, żebyśmy my sami tutaj o wszystkim rozmawiali, ale może państwo mają jakieś doświadczenie w zakresie komunikowania w życiu codziennym albo w komunikowaniu masowym, choćby poprzez media. To zapraszamy serdecznie. Albo mają państwo jakieś pytania do naszych gości w związku z komunikowaniem. Nie rozumieją państwo czegoś, to jest dobry moment, żeby do nas zadzwonić. 56 657 0011, numer dla telewidzów z Polski Północnej, 657 0012 Polski Południowej. Dwa numery telefonii w naszej rodzinie, 536 600 300, 536 600 400 i dwa numery dla telewidzów z zagranicy, 657 0013 i 657 0014. Dzisiaj w naszym studio wykładowcy i studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej. Sztuka komunikowania, najogólniej mówiąc, to nasz dzisiaj temat. A tak bardzo konkretnie zwracam się do pani rzecznik.
Na co pani najbardziej musi zwrócić uwagę w swoim zawodzie, w swoim warsztacie, kiedy idzie pani przed kamerę, przed mikrofony, przed pióra i ma coś przekazać? Czy to jest komunikat werbalny, czyli słowny, czy to są komunikaty niewerbalne, że trzeba sukienkę, prawda, wybrać z szafy, buty odpowiednie, makijaż zrobić, bo kamera to lubi. Więc jakie tu są te pani wybory i co jest najistotniejsze w pracy rzecznika prasowego? W pracy rzecznika prasowego dla mnie najistotniejsze jest to, żeby przekazać te prawdziwe i wiarygodne informacje naszym tutaj odbiorcom. I oprócz tego staram się zawsze, żeby ten język był dostosowany do odbiorcy, który będzie mnie słuchał, żeby on zrozumiał, żebym nie mówiła tutaj urzędowym językiem, używając, nie wiem, wyrażeń w związku z powyższym albo rozporządzenie takie i takie i takie mówi o tym i o tym. Nie, tutaj bardzo zwracam na to, żeby to był konkretny przekaz i żeby było wiadomo, co mówimy i co z tego wynika. Czyli tutaj nawet zwracając do nauk, to żeby to był przede wszystkim przekaz logiczny, żebyśmy wiedzieli, żebym wiedziała, co konkretnego i tutaj dopytała się w moim odpowiednim biurze u odpowiednich osób, co mam przekazać. Przede wszystkim o co chodzi, żeby to było zrozumiałe. Czyli informacja jest tutaj podstawą, dla mnie osobiście informacja, jest, którą trzeba opakować, tak? Tak, opakować, ale czasami nieraz rozpakować, tak? Żeby ona nie była przesiąknięta aż za dużo różnymi słowami, tylko żeby ona była prosta i zrozumiała. A takie komunikowanie pozawerbalne, czyli pozasłowne, bo tutaj gdzieś ono nam ciągle umyka, a przecież ono tak naprawdę na nie zwracamy więcej uwagi. Jakby ktoś teraz z telewidzów wyłączył głos w swoim telewizorze i obserwował nas, no to może ja dzisiaj jestem nieco nadpobudliwy, więc by pomyśleli, że nerwany. Ale no, obserwują pana doktora. Stateczny, spokojny, wyważony, prawda? Dziękuję. Pani doktor urocza i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy tutaj, po prostu patrząc na kogoś, już otrzymujemy pewne informacje, które oczywiście później weryfikujemy albo nie. Zgadza się. Tak, tak. To tutaj ojciec zahaczył o coś takiego, co nazywa się kinezjetyką, czyli tą mową niewerbalną. Owszem, no, sposób, w jaki mówimy, czy mówimy cicho, czy mówimy głośno. Czy krzyczymy, czy nie krzyczymy. Tak, sposób, w jaki się zachowujemy, jak siedzimy, jak układamy swoje dłonie, on o czymś zawsze świadczy. On wynika z wnętrza naszego organizmu. To nie jest tak, że jesteśmy w stanie nad tym naszym organizmem zapanować na 100%. Tu by się psycholog trochę przydał. Tak, który by to wszystko mógł rozszyfrować, co jaki element oznacza. Ale pomijając tutaj kwestie psychologiczne, to też warto zaznaczyć, a propos samego słowa w komunikowaniu się, a jest to chyba bardzo ważne, żeby wszyscy się dowiedzieli, że w sensie prawa słowem będzie wszystko. Czyli i mowa niewerbalna, i mowa werbalna jest słowem. Słowem jest również dźwięk zagrany na pianinie czy fortepianie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, żebyśmy wiedzieli, że każdy z tych elementów, który podchodzi pod termin słowo, będzie coś komunikował, będzie przenosił z sobą jakąś informację, a w niektórych sytuacjach niestety to się bardzo przydaje. A mi komunikują na ucho, że mamy już słuchacza. Proszę bardzo, halo. Słuchamy. Halo. Halo. Tak, prosimy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Tutaj z Pabianic Marianna. Ja właśnie przed chwilą włączyłam właśnie telewizję, trwam i słucham. I zgodzę się z panem doktorem. Nie wiem zupełnie o co tam chodzi, ale właśnie, że każdy powinien mieć swoje jakieś zdanie. Ma człowiek rozum od Boga i powinien się tym właśnie rozumem swoim jakoś prowadzić. I nie można brać przykładu złego od kogoś, podpatrzyć kogoś, że może ktoś źle robi, ja muszę też tak robić. Ja raczej nie. Ja raczej
dużo czasu spędzam na modlitwie. Jestem już osobą starszą, która skończyła 81 lat i spędzam dużo na modlitwie, czytam książki. Telewizję oglądam bardzo mało, wieczorem dopiero i przeważnie telewizję trwam oglądam. No i wszystkich witam, witam wszystkich tam obecnych, no i ojca, nie wiem jak ojciec ma na imię, szczęść Boże. Dziękujemy bardzo pani Marianno, kłaniamy się nisko. Dziękuję, bo pani Marianna poruszyła bardzo ważne tematy. Otóż mówi, że się modli. Czyli to komunikuje znaczy, się też z Panem Bogiem z Panem przede Bogiem, wszystkim. Z osobą, prawda? Bo komunikujemy się z osobami, a zatem komunikuje się z Bogiem. Czyta książki, to znaczy komunikuje się ze światem wewnętrznym autora, który przelał ten świat na papier, ale też książka ma to do siebie, że tworzy swój świat wewnętrzny, a zatem komunikuje się sam ze sobą. To jest też ten rodzaj komunikowania, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy. To komunikowanie intrapersonalne, wewnątrzosobowe, zupełnie podstawowe w piramidzie komunikowania. Tak, tutaj klasyczna retoryka pomaga w tym o tyle, że kładzie bardzo silny nacisk na prawdę. I tutaj problem dzisiaj w czasach współczesnych jest taki, że bardzo często ludzie co innego mówią, a co innego myślą. Co innego mówią, a co innego robią. I też ucząc się retoryki, studiując retorykę, można krytycznie spojrzeć na siebie właśnie, że ja, jako że jestem człowiekiem, mam zdolność mówienia, to wszystko powinno się pokrywać, iść w parze. To, co mówię, to, co robię i to, co myślę, prawda? Te trzy rzeczy właśnie. No i to jest prawdomówność, tak potocznie, prawda, to nazywamy. Ale właśnie tutaj też studiowanie retoryki pomaga nam uporządkować siebie, swoje myślenie, swoje mówienie i swoje działanie. Jeżeli te trzy rzeczy idą równolegle, idą w parze, nie ma między nimi sprzeczności, no to wtedy możemy mówić o rozwoju. Psycholog tutaj, prawda, powiedziałby, że wtedy człowiek jest człowiekiem dojrzałym. Wtedy człowiek się rozwija. Mówi, myśli i robi coś, prawda, coś zgodnie ze sobą, ale też zgodnie z obiektywną prawdą, bo też niekoniecznie ze sobą, bo my też możemy się oczywiście mylić. Ale tutaj pani dzwoniąca też właśnie zwróciła uwagę na to, że powinniśmy zadawać sobie trud sięgania do źródeł, prawda, uzgadniania się ze źródłami, z rzeczywistością. Też taką anegdotę często studentom powtarzam, słyszymy, bardzo często mówią ludzie, widziałam na własne oczy w telewizji, mhm. prawda? Ale to przecież miało miejsce, prawda? Widziałam na własne oczy w telewizji. Czyli już był prawda? Pośrednik, jak a pośrednik można? Może to pokazać tak, jak tak, chce. Tak, dokładnie. To pamiętamy szerokie czy bliskie plany, choćby z tak. pielgrzymek Ojca Świętego tak. za czasów komuny. Dlatego to zadawanie sobie trudu sięgania do źródeł, prawda? To jednak jest wymagające, wymaga wysiłku, ale tylko na tej drodze się rozwijamy, prawda? I nie powtarzamy po kimś utartych jakichś tam komunikatów, poglądów, które nie są nasze, ale są modne. Tak, bo jak w telewizji pokazali, tak, to już jest. Tak, to już jest ważniejsze niż objawienie. Ja może tutaj dwa zdania, bo pani doktor poruszyła właśnie bardzo ważny problem sięgania do źródeł, czyli jak gdyby dokształcania się. To dokształcanie się, to co można zdobyć ucząc się, to jest jedyna, jak gdyby, metoda, żeby stać się trochę bardziej odpornym na tą komunikację, która próbuje gdzieś wprowadzić nas w błąd. No tu nie ma co daleko szukać. Takim przekazem komunikacyjnym jest reklama. Prawie, że każdy przekaz reklamowy, każdy dyskurs reklamowy, jeżeli mówimy o komunikacji, to słowo dyskurs będzie tutaj lepiej pasowało, opiera się o taką łacińską sentencję quod lege non prohibitum licitum est, czego prawo nie zabrania jest dozwolone.
No, prawo nie jest w stanie nadążyć za tym wszystkim, co powstaje w mgnieniu sekundy. Ale tutaj mamy też, panie doktorze, choćby lokowanie produktu, gdzie... Bo reklama to już jest taka, powiedziałbym, dosyć obyta forma. Natomiast lokowanie jest subtelniejsze, tak? Lokowanie, proszę państwa, polega między innymi na tym, że oglądacie swój ulubiony serial, no i tam nagle podnosi... albo co, no idzie do sklepu jakiegoś, gdzie na chwilę pojawia się logo tego sklepu, albo jakiegoś produktu, albo pije swoje ulubione płatki owsiane na śniadanie, ale pojawia się gdzieś tam w tle nazwa na chwilę tych płatków. I kwestia sporna, jak długo się pojawiła i czy się pojawiła bardzo wyraźnie. Tak, to są już te tak, technicze. Dlatego jestem, jeżeli mogę o tym powiedzieć, a to za chwilę, panie doktorze, bo mamy słuchacza, a damy pierwszeństwo naszemu słuchaczowi. Proszę bardzo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ryszard Celiński, skąd to? Proszę was. Ja mam takie pytanie. W jakich kategoriach rozumieć wypowiedź byłego posła, zresztą obecnego, byłego ministra Arłukowicza w Sejmie Polskim w tamtym roku? Tak, z pamięci mogę zacytować. Powiedział coś takiego. Człowiek powstały na szkle, czyli w domyśle dzięki in vitro, nie jest człowiekiem tylko zespołem komórek. Jak tą wypowiedź rozumieć? Nie? W jakich kategoriach? Dziękuję bardzo, panie Ryszardzie. Tak trudno, żebyśmy wchodzili w kazuistykę i komentowali poszczególne wypowiedzi, zwłaszcza gdzie nie mamy materiału źródłowego właśnie. Nie wiem, czy to powiedział minister Arłukowicz, czy wiceminister, który mówił, że nie wiadomo, kiedy się człowiek zaczyna, bo taka wypowiedź też w polskim Sejmie padła, ale trudno nam odnosić się do materiału, w którym nie ma źródła. Natomiast kwestia uzgodnienia z prawdą, to jest to, co pani doktor powiedziała, szeroko odpowiadając. Takie definicje właśnie jak człowiek, jak kiedy zaczyna się życie i tak dalej, no to wyjaśnia filozofia po prostu. Także tutaj są dostępne źródła, jest ta wiedza, z której można czerpać, korzystać. Także to wszystko już jest wyjaśnione. Kim jest człowiek, kim jest osoba. Co ciekawe, gdyby poprosił nawet ówczesną minister edukacji, minister czy wiceminister zdrowia, to ona by mogła mu wskazać nawet w podręczniku do podstawówki, kiedy życie człowieka się zaczyna. Ale nie skorzystał z tej możliwości. Przerwałem panu doktorowi. Tak, tutaj a propos tej promocji, lokowania produktu, o których to ojciec mówił, no to chciałbym powiedzieć, że nie podoba mi się właśnie to, że od paru lat w ustawie o radiofonii i telewizji do definicji reklamy została dołączona autopromocja. I to według mnie powoduje duże zawirowania w tej działalności. Nie do końca wiemy, co jest, czy co było reklamą w przekazie medialnym, a co było autopromocją w tym przekazie medialnym. To oczywiście stwarza różnego rodzaju spory, które pojawiają się pomiędzy sądami a danymi mediami, gdzie podejrzewa się media o emitowanie reklamy, a tak naprawdę emitowały one tylko autopromocję. No to jest problem, powinno, który nas też dotyka. Według mnie powinno to zostać rozbite i autopromocja powinna widnieć w ustawie, oczywiście jak najbardziej, ale w oddzielnej definicji, a nie być połączona z reklamą. A ja mam właśnie pytanie odnośnie tego, proszę dlatego bardzo. Że w dzisiejszych czasach autopromocja jest bardzo połączona z lokowaniem produktu. Na przykład na galach wśród gwiazd widzimy teraz gwiazdy, które wychodzą pięknie ubrane i one oczywiście mówią, w jakich strojach one występują. One te stroje dostają za darmo, czy wypożyczają z jakiegoś tam sklepu, czy znanej firmy. I przy okazji promują siebie, to jest ich autopromocja, połączona z lokowaniem produktu. I to, czy to nie jest tak, że to właśnie dzięki temu... tej sytuacji, to jest jakby nowe zjawisko i dzięki temu zjawisku właśnie dołączono do tego tą autopromocję, do tej reklamy? To znaczy ja może odpowiem pani, jaka jest różnica pomiędzy reklamą a autopromocją. Tak naprawdę ona dotyczy tylko dwóch elementów. Tego najważniejszego, że reklama musi zachęcać do czegoś i to w sposób dość taki wyraźny. Autopromocja nie musi.
autopromocja raczej ma informować niż za wszelką cenę, za pomocą różnych środków zachęcać. A druga różnica dotyczy tylko podatku. Za autopromocję media płacą mniejszy, za reklamę większy. I reklama pochodzi od zewnętrznego podmiotu, autopromocja pochodzi od właściciela danego medium. To jest może trzecia różnica, która dzieli te dwie instytucje, jak to w prawie się nazywa, czyli reklamę i autopromocję. Ale na tych właśnie płaszczyznach dochodzi do różnego rodzaju zawirowań. I czyli jak nazwać takie zjawisko? To jest nowe zjawisko. Jak je nazwać? To tego połączenia autopromocji, własnego siebie samego. Lokowanie produktu. No i to przede wszystkim uzasadnione, no bo wiemy, dlaczego to się robi, no ale na pewno bezprawne. I kwestia teraz tylko tego, czy ktoś to zauważy, czy ktoś odpowiednim instytucjom taką informację dostarczy i jakie zostaną z tego wyciągnięte konsekwencje. Jak wiemy, w naszym kraju nadal jest mało instytucji, które bardzo szybko by takie sprawy załatwiały. A na przykład Rada Etyki i Reklamy to tak naprawdę wydaje tylko upomnienia i nic więcej. Nikt się jej nie boi. Mamy telefon. Proszę bardzo, halo. Halo. Prosimy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam Państwa serdecznie, witam ojca, wszystkich Państwa w studiu, Stanisław z Łodzi. Ja w związku z właśnie tym tematem reklamy, komunikatu reklamowego i właśnie z takim lokowaniem produktu albo lokowaniem pewnych idei, ponieważ są takie reklamy, w których oprócz produktu konkretnego reklamuje się jeszcze coś więcej. To znaczy reklamuje się produkt, a potem mówi się na przykład możesz żyć po swojemu. To jest no, taka pewna analogia do powiedzenia żyć po Bożemu. Żyć po swojemu, czyli na zasadzie rób ta co chce ta. Mamy tutaj właśnie taki można by powiedzieć nawet przekaz podprogowy. Czy inny przykład reklamy, pokazywane jest dziecko, pytanie Małgosia, Jaś, no powiedzmy Jaś. I potem idzie już dalej reklama produktu, co może Jaś dzięki temu produktowi osiągnąć. Myślę, że warto zwracać uwagę na to, co oprócz tego głównego produktu jest jeszcze w reklamach reklamowane. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy uprzejmie. To jest takie też pytanie, mam wrażenie, naszego słuchacza o potraktowanie literalne, ale też potraktowanie jakby obok literalności, odczytania, zdekodowania tego komunikatu słownikowego, prawda, słownikowego, czegoś, co się jeszcze za tą treścią kryje, intencjonalności tego przekazu. Jak tutaj wygląda w komunikowaniu ta sprawa? Mhm. Intencjonalność przekazu, kodowanie w taki, a nie inny sposób tego przekazu, po to, żeby odkodowywać nie na poziomie treści, ale na poziomie jakimś innym, jakimś głębszym. Ja myślę, że tutaj bardzo dobrze widoczne są stosowanie takich bardzo wyrafinowanych właśnie technik sofistycznych, byśmy to nazwali. I takiego typu reklamy bardzo często wykorzystują wieloznaczność słów na przykład. Brak jasno określonych granic, czy definicji właśnie, niedopowiedzeń. I tutaj znowu wychodzi nam ogromna rola, potrzeba retoryki, studiowania retoryki, czy właśnie komunikacji, bo wtedy człowiek, który posiadł jakąś wiedzę na ten temat, może krytycznie na to spojrzeć i krytycznie ocenić, nie dać się nabrać, mówiąc tak potocznie. I bardzo często nawet studenci piszą takie prace, gdzie analizują, czy to licencjackie, czy magisterskie, gdzie analizują właśnie jakieś kampanie reklamowe, czy to wyborcze, czy jakieś inne
kampanię, gdzie właśnie wyłapują, co jest zgodne z prawdą, co jest niezgodne z prawdą, co jest zamierzone, co jest intencjonalne, ale to można zrobić tylko wtedy, kiedy się ma narzędzia do tego. I wtedy właśnie takie studia z retoryki, czy komunikacji, czy dziennikarstwa pozwalają nałożyć na to swoją wiedzę, czyli pewną taką siatkę pojęciową, i wtedy bardzo ładnie wychodzi właśnie to, że coś jest właśnie ukryte, podprogowe, niepowiedziane wprost, gdzieś tam bezpośrednio. Na przykład możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że mamy spotkanie wyborcze choćby, bo to wdzięczny temat, czemu nie? Spotkanie wyborcze i no, chcąc, nie chcąc, pojawia się tam jakieś dziecko, prawda, powiedzmy z 5-letnie, no tak, żeby nie hałasowało zanadto, ale żeby można było na nie zwrócić uwagę, i w pewnym momencie kandydat zauważa to dziecko, no bierze je na ręce, prawda, i no i jaki jest, mógłby być przekaz z tego, tak, że po pierwsze zauważa najsłabszych, zauważa tych najmniejszych, że bierze je na ręce, czyli jest troskliwy w tym wszystkim. Jeśli jest troskliwy wobec tego dziecka, może być troskliwym ojcem narodu, proszę Państwa. To są takie triki, które są, tak, które są również wykorzystywane, i pamiętam łzy pewnego prezydenta po stracie babci, pewnego mocarstwa. No ale właśnie o to chodzi, żeby ta łza była odpowiednio wykadrowana i żeby ona we właściwym momencie też na ten policzek spłynęła, no bo wówczas taki ludzki, a przywódca mocarstwa pokazana światowego. W telewizji. Tak, bo chodzi o to, żeby ją pokazać. Mamy kolejnego słuchacza. Bardzo proszę, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kłania się Natalia z Łez. Miło, że się mogłam dodzwonić. Witam wspaniałych gości i ojca. Bardzo taki ciekawy temat dzisiaj jest. Zresztą wszystkie tematy są piękne i wspaniałe. Dawno nie zabierałam głosu, ale tak mi właśnie przyszło do głowy, co żeby to było, gdybyśmy nie mieli właśnie tego medium właśnie, o które tak walczyliśmy tyle lat. Ja muszę powiedzieć, że przyjeżdżałam ze Sztokholmu, bo mieszkałam tam 30 lat i też walczyliśmy o te media prawdziwe, bo to jest największy uniwersytet świata. Nam to było tam potrzebne bardzo i jest potrzebne. Gdy jestem tam, to też mam tam dekoder. I przecież widać było te wszystkie rozprawy, jak jączyli, jak ci ludzie rozmawiali. To wszystko zawsze obserwowałam, bo jesteśmy właśnie w tej rodzinie naszej. I można było to wszystko obserwować, jak się ludzie zachowują, jak się dana opozycja jakaś, która jest przeciwko chrześcijaństwu, jak ci ludzie się zachowują właśnie na antenie, prawda? A tu jest ta kultura taka wspaniała. Ja już teraz jestem spokojniejsza, bo wiem, że mamy to już na multipleksie jesteśmy. Że chodziliśmy tutaj, zmobilizowałam wszystkich, kogo było tego możliwe w Polsce, jak byłam też. Ciężko mi było z początku z tymi ludźmi tutaj po 30 latach znaleźć kontakt, bo mnie nazywali dziwaczką straszną, bo ja słuchałam Radia Maryja, że czyli, ja przyjechałam nie było, świata, nie było wspólnoty nie kodu. Tak, że ja nie rozumiem tego. Polaków, to jest tych, co zostali, bo ja wyjechałam tam, było mi lepiej. I to była taka kolosalna różnica. A z ludźmi, którzy słuchają Radia Maryja, to jest w ogóle dialog wspaniały. Jest temat niesamowity, bo widać, jak ludzie są przesiągnięci tym kłamstwem telewizji. Jak bardzo, jak to trzeba długo do ludzi docierać, żeby zrozumieli prawdę, taką prawdę Bożą. Także tyle z mojej strony, że serdecznie pozdrawiam i bardzo się cieszę, że trwa to już 25 lat i możemy tym się cieszyć. Ja tak zawsze mówię, cóż by było z Polską? Cóż byśmy my, wygnańcy, którzy na obczyźnie tyle lat musieliśmy się poniewierać, co byśmy mi robili? Co teraz tych młodych tak dużo wyjeżdża? Jednak tu jest ta prawda, która naprawdę jednoczy Polaków, wzmacnia, łączy i tą kulturę naszą wspaniałą, naszych praojców właśnie rozszerza. I to jest tak właśnie ta wiara w Boga, to z naszych przodków, dziadów i z Panem Bogiem. Dziękujemy bardzo Pani Natalio.
ta wiara, ta tradycja i po prostu korzenie, czyli tożsamość, to jest element kodu kulturowego, w którym żyjemy. I jeżeli wyobcujemy się od tego kodu, albo ktoś nas jakoś poprowadzi tak, że odejdziemy od tego kodu, no to później już brakuje wspólnoty, komunio, tak? Komunikare komunio, komunikare jako komunikować się, porozumiewać się, tworzyć relacje, a komunio to jest wspólnota. Proszę zobaczyć, że źródło słów jest nawet podobny. Cieszymy się bardzo, że jesteśmy już na Multipleksie i bardzo dziękujemy pani Natalio, że pani także walczyła o to, żebyśmy byli obecni. Teraz walczmy o to, żebyśmy się na tym Multipleksie utrzymali także finansowo, bo to jest też wysiłek i ten wysiłek nas wszystkich się przecież nie kończy, ponieważ także utrzymanie telewizji Trwam na Multipleksie kosztuje. I bardzo państwu przy tej okazji dziękujemy za to, że to państwo no, są tymi, którzy chcą nas oglądać i którzy także na telewizję Trwam łożą. Mówiliśmy sobie trochę i o prawie, i o... Pan doktor szczególnie tutaj mówił o tych niuansach. Nie wiem, czy państwo słyszeli, ale członek Rady Naukowej naszej uczelni, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, pan profesor doktor habilitowany Janusz Kawecki, został przez pana prezydenta włączony w skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Więc to też jest szczególne wyróżnienie dla środowiska naszego akademickiego, że członek Rady Naukowej jest dzisiaj członkiem także Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która nie wiadomo do końca, jakie zachowa jeszcze uprawnienia, ale jest to na pewno wyróżnienie też ze strony głowy państwa. To tak przy okazji pana profesora pozdrawiamy i gratulujemy tego wyróżnienia. A pani doktor, wiem, że dzisiaj ma trochę oczy na zapałki, ponieważ wróciła pani doktor ze Strasburga. Tam też rozpoznawała rzeczywistość i to był ciekawy czas, bo no, debata jak debata, no, oświadczenia frakcyjne tak naprawdę. Wczoraj, dzisiaj głosowanie nad rezolucją w sprawie Polski. Proszę powiedzieć, pani doktor, jak to ta wycieczka pracowników naukowych i studentów podyplomowych do Strasburga przebiegała? Wrażenia zawsze są trudne do opisania, jeszcze trudno mówić o nich przed kamerami. Ale co mnie tutaj Strasburg, sama Alzacja, przepiękna, mój kolejny pobyt we Francji, kolejny jakiś dodatkowy urok, ale co mnie bardzo zaskoczyło i zdziwiło, a może nie zdziwiło, ale rozczarowało po raz kolejny, że Martin Schulz, którego ojciec przywoływał wcześniej, kiedy byliśmy na debacie, i mogliśmy, było to 12 września, czyli rocznica odsieczy wiedeńskiej, i kiedy jeden z austriackich posłów, nie poseł Polak, przywołał i jak gdyby chciał podyskutować, przypomnieć o rocznicy, Martin Schulz niestety, ale nie dopuścił go do głosu, zmienił temat, tak krótko mówiąc, i przeszedł do kolejnego wątku. I to było dla nas takie poruszające, bo akurat byliśmy w krótkim czasie, obserwowaliśmy tą debatę, i tu nagle taki pojawił się wątek Polski i niestety ucięty. No, do dzisiaj Leopold jest uważany za tego, który z tą odsieczą do Wiednia wszedł, jak już było pozamiatane. Więc no, myślę, że też się nie ma co specjalnie dziwić Martinowi Schulzowi, bo to też jakby inny kot, powiedziałbym, kulturowy. I co jeszcze widzieli państwo, co może takiego szczególnego przykuło pani doktor uwagę jako rzecznika prasowego? Nie wiem, czy pani doktor też przyglądała się pracy tamtejszych rzeczników, czy stacji telewizyjnych, czy studia Parlamentu Europejskiego, które przecież tam też jest, bo pojechali państwo też na zaproszenie pana profesora Mirosława Piotrowskiego. Tak, pojechaliśmy na zaproszenie pana posła Piotrowskiego, tutaj naszego profesora. Było nam niezwykle miło, że tak naprawdę możemy w krótkim czasie zobaczyć to, co dzieje się w Parlamencie Europejskim, jaki to jest wielki gmach, mówiąc tak obszarowo i architektonicznie, i zobaczyć też, jak to wygląda z boku. Mnie tutaj bardziej interesowało, gdzie te różne rozporządzenia, którymi ja
zajmuję się w mojej zawodowej pracy, gdzie powstają i jak to wygląda, komisja rolnictwa i to wszystko inne. Niestety nie było mi może dane to, tego zobaczyć, ale obserwacja coś niesamowitego. Jeśli tutaj mówimy o sztuce i o komunikacji, to wieczorem byliśmy na iluminacji pokazu na katedrze w Strasburgu i tam właśnie katedra była tłem do iluminacji, czyli katedra, kościół, gdzie jest Najświętszy Sakrament, właśnie była iluminacją, była tłem do iluminacji o czasie. I tutaj można było różne rodzaje muzyki, różne elementy i to było dla jednych było zaskakujące, dla innych było rozczarowujące, czyli tak jak dla nas. Dla mnie osobiście też było to rozczarowanie, że kościół, w którym jest Najświętszy Sakrament, służy do iluminacji, czyli do pokazu świateł i pokazu różnych scen z naszego współczesnego życia, począwszy, kończąc na współczesności, a zaczynając od rewolucji francuskiej. Czyli te komunikaty świetlne spowodowały, że pani doktor skomunikowała się sama z sobą i te wnioski mogła nam dzisiaj też przedstawić. Bardzo dziękuję Państwu za udział w tej części programu, ale to nie koniec, proszę Państwa, naszych rozmów o sztuce komunikowania, o tym, jak sztuka, jakie są szanse na to, żeby sztuka wyszła i jakie są zagrożenia, żeby nie wyszła. Powiemy sobie w drugiej części o 21:30 w Radiu Maryja, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Naszymi gośćmi pozostaną pani dr Imelda Chłodna-Błach, kierownik Instytutu Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękuję za tę część pani doktor. Pani doktor Karolina Dziewulska-Siwek, wykładowca Instytutu Dziennikarstwa, rzecznik prasowy Agencji Rynku Rolnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję pan doktor Robert Grochowski, wykładowca Instytutu Dziennikarstwa naszej uczelni. Bardzo dziękuję. A będą chyba już inni studenci, tak? Inna para studentów, a pani Lucja Darbach-Kopczyńska i pan Mariusz Wilkosz byli obecni w tej części. Bardzo Państwu dziękuję także. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.